Cześć wszystkim! Witamy was w pracówce. W ogóle Polan. Nie poznaj nic twarzy twej, więc go odkuj. Oszkaluj i odluj. Sponsorami dzisiejszego odcinka jesteście wy, którzy oglądacie reklamy, followujecie, kupujecie w naszym sklepie. Jest nowa collection na przykład. Jest piękna collection. Naprawdę zawsze. Piękna collection. No i możecie nas wpłacać też tipy na Buy Coffee. Link jest w opisie. I tak, mój drogi Lisia. Zaczniemy od Igrzysk Olimpijskich, które jeszcze trwają i mają się dobrze. Słuchajcie, no nie jesteśmy, wiecie, Eurosportem, nie będziemy tutaj wam mówić o wynikach, bo jakby nie ma to sensu. A poza tym każdy sobie może sprawdzić, wiesz, każdy ma tam... Internet? No skoro nas ogląda, to pewnie ma internet. Nie wydajemy się jeszcze na VHS-ach. To chociaż prawda. To by było spoko, wydawać prasówkę na VHS-ach. Ale w sumie, jeżeli na przykład mają jakiś limit, i poświęcają internetu i poświęcają wykorzystanie go na nas, wolą, no niż na sprawdzenie. No dobra, no to mamy dwie takie bardziej pop informacje, no przede wszystkim. Ale karta pop? Karta pop. Karta pop, pop, pop. Jest taki pan, się nazywa Karol Stopa. Karol Feet po angielsku. Foot. Foot. Foot? Foot. No i co z nim? No i pan Karol Fit Food. Jak fit. Featuring Food. Jest komentatorem i komentował sobie meczyk. Coś im ale się, w piwku? Być może. Coś im się pomyliło w Eurosporcie. Wiecie, no to jest na żywo. No jakby zdarzały się wpadki, jakby nie ma w tym nic specjalnego. Ale trochę specjalne jest to, co pan Karol Stopa powiedział podczas gry w Penisa, w którego grały Aryna Sabalenka i Donna Vekic. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale nie jestem z wykształcenia... Nazwologiem, czy nazwiskologiem. No dobra, ale posłuchajmy, bo myślę, że warto to uwiecznić. Jedyny dzisiaj mecz, w którym się cokolwiek dzieje, bo wszystkie spotkania zakończone 1-0, 1. Oni po prostu kładą, bo w tych warunkach za moment Sabalenka to przepie... Zatrzymywanie się piłki dla niej jest po prostu koszmarem. Wiesz, ten, bo jej to pasowało, że te piłki stawały dęba. Co jest? No to było wyłączone, Jacek. No przecież migało, kurczę. Dobra, Karol Stopa jak dla mnie totalnie wygrał na tych igrzyskach, ale słuchajcie, bardzo mi się podobało to, bo jakby to, że w sporcie jest seksizm, nie jest niczym nowym ani niestety nadzwyczajnym, ale podobało mi się, że on myślał, że ma wyłączony, wiecie, mikrofon i sobie gada po prostu z kimś tam, ale podobało mi się, że mimo, że come on, wszyscy przeklinamy, jakby kurwa. Jego przekleństwa nie dotyczyły zawodniczek, bo konkretnie gadał o zawodniczkach, tylko były po prostu jakimiś przecinkami czy wyrażeniem emocji, ale w żaden sposób, wiecie, nie mówił, że ta cycata, ta z wielką... Nie. Wiecie, o co chodzi? Ale też był, jakby komentował to w taki sposób, bo jakby był wczuty w tę grę. Po pierwsze to mnie zaskoczyło, bo spodziewałem się jakiegoś totalnego chamstwa i buractwa, a to po prostu była jakby rozmowa. Emocjonalna to rozmowa. To było coś takiego, jak ja wyobrażam sobie, że ja mógłbym komentować Igrzyska Olimpijskie. To jest po prostu... Ja bym wolał czegoś takiego słuchać. Ja też. I było dużo, a nie, wiecie co, było dużo... Tak, ale było dużo właśnie głosów jakby takich przyjaznych, no Boże, no... Przeklinał sobie, no i co z tego, wiecie co chodzi? No. No ale Eurosport oczywiście wydało przeprosiny, no bo jakby wypada wydać przeprosiny. No tak. Może pewnie ktoś ma jakieś uczucia religijne obrażone. Nie będzie mógł spać. Na przykład. Drugim smaczkiem igrzyskowym do tej pory są polskie wiślarki, które zdobyły pierwszy medal dla Polski. Jedyny chyba na chwilę obecną, przynajmniej jak nagrywamy. Tak, a konkretnie wymienię, bo według mnie no, jakby warto tutaj zaznaczyć. Te pani ma imię i nazwisko. Tak, i właśnie je przedstawimy. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak oraz Katarzyna Zilman. I to są cztery panie, klap, klap, klap dla pań. No i po tym jak wygrały, no to udzieliły, wiecie, takiej emocjonalnej wypowiedzi, no bo wiecie, no, jak się czujecie, srebro, pierwszy dla Polski, ple, ple, ple. No i było tak. Dziękuję wszystkim kibicom, mężom, rodzinom, znajomym, którzy dzisiaj wstali i są z nami. I dziewczynom. Dziękujemy.
wielkim wszystkim wielkie bardzo. Pa. Jezus. Oj, Tereska. Kobieta z kobiet. Ale to chyba jakiś żart. Krystynko, ona się chyba pomyliła. To był jakiś żart. To ona... Czy wy w kabaretach jesteśmy? Może źle przełączyłaś. Czy wy w kabaretach jesteśmy? Źle przełączyłaś. Czy ona się przejęzyczyła. Tak. Boś, ta nie, Katarzynka, nie, bo? Taka ładna nie, kobieta, taka ładna. Tylko te włoski mogłaby zapuścić tak, mogłaby, dodałoby kobiecości. Jakieś tak, krągłości. No. O, wybuchła wrzawa. Wrzawa w internecie. Kobieta, olimpijka, medal dla Polski, ojczyzny, po prostu w krwi całej patriotów medal zdobyła. Lesbijka. Ale czy naprawdę było jakieś oburzenie z tym związane? No było trochę oburzenie. Ale co, że nikt się nie wypowiadał? Nie. Bardziej oburzenie, że typu te homofobiczne, typu po co się z tym obnosić? A, no tak, że ja nie mówię. Ja nie mówię. Ja nie mówię, że jestem hetero, tylko po prostu sobie wrzucam zdjęcie z żoną i... Chodzę z nią za rękę. Tak, i wziąłem ślub. Ale nie odnoszę się z tym tak jak ona, że po prostu po wygraniu pozdrowiła swoją dziewczynę. Jakie prawo w ogóle? Jakie prawo? Moje dzieci to oglądają. No. I pewnie, co ja im powiem? Moi synowie pewnie się stali lesbijkami teraz Karolinę. Ja słyszałem, tylko ta wrzawa była dookoła Dudy, tak? Dookoła Dudy, ponieważ Andrzej zwlekał z podziękowaniami, gratulacjami, a jest to o tyle zabawne, że on pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, czyli jak rozumiem, zwraca na to uwagę, jest to gdzieś tam dla niego ważne i jest tym zainteresowany. Więc w momencie, gdy ponad dobę, bo ludzie policzyli, bo w końcu podziękował, policzyli ile to trwało od jego podziękowań, no to bidula, musiał się ciężko tam pracować te dwa zwoje myślowe, musiały tam ciężko, na pełnych obrotach. Ja myślę, że po prostu mógł zajęty być swoim dmuchanym krabem. O Jezu, dmuchany krab. Nie, ale tak szczerze, no to totalna skrajna żenada oczywiście, ale jakby to jest taki poziom, to jest nawet, myślę, że niższy poziom niż jakieś patocelebryctwo. Nie, on jest jakby już na najniższy krąg piekła. Ale jakby, że on jest przede wszystkim beką, a nie prezydentem, no to ludzie już z jego podziękowań zrobili. Klepacka, tule i dziękuję, brawo. Tak w temacie pani Klepackiej, no to pani Klepacka nic nie wygrała, ani rozumu, ani medali, no ale sobie zrobiła zdjęcie z Kasią właśnie, która wygrała. Żeby trochę promienia sławy dla siebie przyciągnąć, ale ja powiem ci... Napisała sport ponad wszystko. Ja powiem ci, że jestem mega pozytywnie zaskoczony tym, że Kasia z takim burakiem zechciała mieć w ogóle zdjęcie. Tak, to prawda. Ja bym sobie nie zrobił z nią zdjęcia. To prawda, ale no wiesz, no one gdzieś tam obie są sportowczyniami i igrzyska. No wiesz, no nie każdy musi mieć takie podejście jak my. Też bym sobie nie zrobił z nią zdjęcia, ale nie jest to w żaden sposób według mnie zarzut. Nie, to jest moim zdaniem godne wręcz podziwu. Tak, ale Kasia poza tym, że jakby jest sobą, jest sportowczynią, po prostu żyje sobie, to jest tutaj dużo smaczków też. No. Na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego na swoim oficjalnym Twitterku napisało, co następuje. Katarzyna Zilman to nie tylko świeżo upieczona medalistka olimpijska, ale również bohaterka naszych czasów. Podczas treningu na Wiśle ruszyła na pomoc mężczyźnie, który skoczył z mostu. W 2018 roku była za to nominowana do naszej nagrody. No czy jeszcze uratowała życie samobójcy. No, nie doszłemu. Obrzydliwa baba. No ja mam nadzieję tylko, że po prostu nie zniszczą je te media teraz. W jedną albo w drugą stronę i wiesz co chodzi. Bo polskie media uwielbiają robić, jak ktoś coś wygra, albo jeszcze w jakiś sposób się wyróżnia, to lubią robić z tych osób szybko bożków, a później szybko te osoby, wiesz, wypalają się i giną. Więc mam nadzieję, że wiesz co chodzi, że nie będzie za pół roku w Tańcu z Gwiazdami. Ja myślę, że niech ona sobie robi co chce. Tak. Wiesz, tylko po pieniądz prostu... nie śmierdzi. Myślę, że nie musimy się jakoś specjalnie o to martwić. Wiesz, takie przygotowanie do olimpiady. My nie jesteśmy za bardzo sportowcami i olimpijczykami. Ja jestem. Ale ja sobie zdaję sprawę, ile to jest tak naprawdę lat pracy i wyrzeczenia. No sobie tak, tego nie wyobrażam. Więc myślę, że nie rzuci tego nagle dla, nie wiem, jakiegoś showbizu. Ale jeżeli by chciała, wolna droga, powodzenia. No ja się martwię. No, ale dobra, ty się martw samą dzisiaj, a każdy ma swoje życie. Tak? Czy nie muszę Kasiu Nie, proponuję, niech każdy decyduje o sobie i niech każdy zajmuje się swoim życiem i swoim związkiem. Na przykład myślę, że tak będzie lepiej. Igrzyska igrzyskami i tam jest prawie wszystko, ale ja mam wrażenie, że tam nadal nie ma wielu rzeczy. Na przykład igrzyska w jedzeniu.
Tak. Wiecie, chodzi mi o jakieś konkurencje. Jakieś fajne konkurencje. Żeby było bardziej urozmaicone. Ja na przykład chciałbym, żeby były igrzyska w Spanku. Zróbmy po prostu listę, jakie dodatkowe konkurencje powinny zostać tam po prostu uwzględnione w kolejnych latach. Kciuki, kciuki, kciuki! Kciuki, kciuki, kciuki! Kciuki, 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 kciuki. Dobra, słuchajcie, normalnie idziemy sobie do naszego kiosku, wiecie, tutaj w tej Hiszpanii i kupują sobie naszą gazetkę. Mówimy Ola. Pani Ola, poprosimy Ola. Ola, Ola. Tutaj mamy Anna Obregón. Anna Obregón jest grande estrella. Si. Ale chcę wam powiedzieć, że Ola to jest taki mniej więcej format jak Viva, coś takiego, tylko że jakby jest mniej żenująca niż Viva. Dobra, i wyobraźcie sobie, jest okładka, tutaj jest jakaś reklama. I strona czwarta, i kogo my widzimy? Joanna Przetakiewicz i su marido Rinka Roizen. Czyli jej Royens. Dobra, niech będzie, nie wiem, co mogę powiedzieć. Jest po jakiemuś napisane, nie? Po jakiemuś jest, no. Czyli jej małżonek, to zrozumiałem. Tak. I o co tutaj właściwie chodzi, zapytacie? Nie mam pojęcia. Ale możemy na przykład obejrzeć sobie ich dom w Warszawie. Będąc w hiszpańskiej gazecie. To jest bardzo dziwne. Szukałem jakby sensu tego. Ale a może on jest producentem, może on coś produkuje, albo on otwiera jakiś butik w Hiszpanii teraz? No dobra, ale ja myślałem, że ten dom chociaż jest w Hiszpanii. Ale on jest w Warszawie, czy pod Warszawą. Alas Afueras de Varsovia. Rozumiecie, o co chodzi? Dziwne. Dlaczego? Dlaczego? Jest tyle pytań dlaczego i dlaczego na przykład, ja też się pytam, dlaczego Rinkę tutaj po prostu z tym jakimiś bagażami próbuję otworzyć silnik i zapakować bagaże do silnika. Dzidzia, ale w starych samochodach czasami było z przodu ten... Bagażnik? Tak. Żartuję się sobie. Naprawdę, no. Nie, a gdzie był silnik? Z tyłu. Żartuję sobie. Serio, w niektórych samochodach. Znaczy nie wiem, czy w tym tak jest, ale kiedy widziałem. A to dlaczego tak czasami jest taka, tak czasami tak? No, świat stanął na głowie, wszystko się pozmieniało. Zmiany. Baba z babą. Jak baba z babą teraz, no mówiliśmy już o tym, więc jakby wiecie, wszystkiego się można spodziewać. No ale... A samochód czerwony musi się tak wyróżniać, jakby w oczy kola. Odnoszą się. Tutaj uśmiechnięta Joasia jest entramos en la fabulosa casa, en pleno bosque de Varsovia de la empresaria polaka. Dobra, ale zobacz, czy on jest ten na areszcie domowym? Bo ma tak, takie... ma chipy. Ma chipy na łódkach. Zaszczepiła się. Tfu. Nunca me disculpare por tener éxito. Me encanta la vida lujosa. Y el lujo me ama. Powiedziała Anna. Nie wiem, co to znaczy. No dobra. Ale to jest wywiad w ogóle z nimi. No właśnie. Dlaczego jest z nimi wywiad? Dlaczego oni tak po prostu siedzą na tych wszystkich rzeczach? Kto tak siedzi w domu? No, ten może, siedzi na kominku. Ale może bogaci ludzie tak robią. On wygląda w ogóle na jakiegoś takiego niezadowolonego. On jest jakiś tutaj. On już taki jest, mam dosyć. A ona jest taka szczęśliwa? On jest jak z jakiś jej, wiesz, problem za plecami. A... Może nie chciała go wziąć na barana. Jak ty mnie nie chcesz wziąć na barana, to ja też jestem tak niezadowolona. No. A tutaj znowu, zobacz, ona siedzi na ladzie w kuchni. I że tak za przeproszeniem na czterech literach, tam gdzie się je? Gołą pupą bym powiedział. No, no ja nie wiem, trochę niezręcznie. Nie trochę wiem, niezręcznie. Mamy tutaj salon. Salon. Bardzo duży salon, jest nawet jakby dwa salony. Mamy tutaj jadalnię. Mamy tutaj kuchnię. Sypialnia. Tu się dzieje magia. Chcecie zobaczyć, jak śpią i w ogóle. Tutaj. I łazienka. Łazienka z widokiem na basen. Czyli ktoś robi, na przykład Rinkę może robić, albo Jasia może robić kupę i patrzeć, jak Rinkę opala się. Tak. I sobie machałem, cześć, zrobisz kupę, a ty co, opalam brzuszek. Zobacz, i schody nawet mają. Schody. Mają schody i... I mają zabawkę taką. Zabawkę pieska. Ale fajnie. No. To jest chyba taki Ferbi. To jest on. Boże, jeszcze tego jest więcej! Strasznie dużo tego jest. Ale zobacz tutaj, patrz, siłownia. Oni mają Buddę. Oni mają, ale patrz, tego jest więcej. Oni mieszkają, i tu też. Może oni mieszkają w piramidzie jakiejś? Nie wiem, gdzie są takie rzeczy. To nie, to jest gdzie indziej, to nie jest Egipt. A tu ile mają obrazów, patrz.
Strasznie dużo. Kto to wszystko namalował? Zdjęcia. Ale to musimy powiedzieć twojej babci, żeby się pospieszyła. Mi się podobają te delfinki w basenie. Delfinki są ładne. Wyglądają delfinki trochę są okay. Jak jakieś takie emoji. I zobacz, foto zrobiła jakaś osoba tutaj zagraniczna. Wow, czyli chyba z Włoch. Tak, czyli jakby oni po prostu wszyscy przyjechali do Polski zrobić całą sesję i wywiad. No ogólnie nie wiemy, o co tutaj chodzi. Próbowaliśmy odnaleźć jakieś wyjaśnienie tej całej i sytuacji, sens, ale właściwie od razu jest to rozmowa z nią. Ja nie rozumiem. Na różne tematy. Jakby ona była po prostu jedną z hiszpańskich gwiazd. Ale może nie wiem, jest. Może jest, ale jeżeli jest jedną z hiszpańskich gwiazd, to nie wiem, czy mieszka pod Warszawą. Nie wiem. Bardzo tego nie rozumiem. Prosimy o jakieś wyjaśnienia. Jana Przytakiewicz, prosimy o statement w tej sprawie, bo jesteśmy bardzo ciekawi. Pojawiła się nowa inba. I od razu mówię, że to nie my ją wywołaliśmy tym razem. Wywołał ją portal sportonet.pl, serio, który opublikował reportaż Łukasza Cieśli, z którego wynika, że był taki, a właściwie jest taki pan jak Zbigniew D. Pan jest teraz zatrzymany, także dlatego jest D, a nie nazwisko. No i pan Zbigniew D był rektorem, czy tam jakimś innym kanclerzem na uczelni wyższej. Okazuje się, że za łapówki, czyli konkretnie za money, proponował ludziom wyższe wykształcenie, dyplomy po prostu. Śledczy zorganizowali na niego jakby pułapkę, w tym sensie, że była podstawiona kobieta, która obławę. Się z nim obławę umówiła, taka prowokacja, umówiła kasa i on jej miał dać ten dyplom, no jakby było to wszystko ustawione, więc go aresztowali. No a zwykle jest tak, że jak się aresztuje, to się też zabezpiecza jakby różne nośniki, w sensie komputer, telefon i tak dalej, no żeby przejrzeć, zobaczyć na jaką to było skalę, kto jest z tym powiązany i tak dalej, i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, Onet nam donosi, że pan Zbigniew D rozmawiał na komunikatorze z Anną Lewandowską. Może to znajomi jacyś. Może przyjaciele po prostu. Z zapisów komunikatora w telefonie Zbigniewa D wynika, że rozmawiał z żoną piłkarza Anną Lewandowską oraz innymi osobami z jego otoczenia o magisterce dla kapitana polskiej kadry narodowej. D miał także proponować kolejne tytuły naukowe dla obojga małżonków. Fajnie. Trochę jajks, ale później jeszcze o tym porozmawiam, tylko na początku chcę wam powiedzieć, o co chodzi. Z naszych ustaleń wynika, dalej Onet, że podczas przeszukania u doktora D policja znalazła zdjęcie dyplomu magisterskiego dla Lewandowskiego z pieczątką Uczelni Nauk Społecznych oraz podpisem żony doktora D, która jest rektorem tej szkoły wyższej. Także i na dyplomie tam znajdowało się również zdjęcie, donosi Onet, Lewandowskiego. No to jakoś tak, nie wiem, bez jego wiedzy i tych ludzi by to zrobił. No właśnie nie wiem, znaczy bez wiedzy, no bo jakby według tego, czego dotarł Onet, no Anna Lewandowska z nim pisała. No właśnie. Więc chyba wiedza była. Chyba, że chciałam zrobić niespodziankę. Tak, może on nie wiedział, może to była surpresa. Surpresa. Po prostu surprise, Robert, już wyższe wykształcenie. Byłeś na studiach. Z odnalezionych podczas przeszukiwań materiałów oraz korespondencji na komunikatorze wynika, że Zbigniew D. i Anna Lewandowska spotkali się 12 czerwca 2018 roku podczas jakiegoś meczu z Litwą i Zbigniew D. poinformował Annę Lewandowską, że ma dla niej teczkę. Z korespondencji nie wynika, co w niej było, wiadomo natomiast, że D. spotkał się z panią Lewandowską pod koniec meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Co ciekawe, Robert Lewandowski chwalił się zresztą, że obronił licencjat, a później z tego co wiem magisterkę, ale na innej szkole. Także nie chwalił się tym, o co tutaj jest teraz inba, tylko to było na innej szkole. Ale zapracowany chłopak. Sprawa jest trochę gruba, no bo kupowanie wykształcenia, wiecie, jest dosyć... Niefajne chyba trochę. Tak wypowiedziała się nawet rzeczniczka dla WP Sportowe Fakty, Monika Bondarowicz, rzeczniczka Roberta. Powiedziała, co następuje. Robert Lewandowski ukończył studia w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie w 2020 roku i obronił pracę magisterską, o czym publicznie informował. O prowadzonym postępowaniu dowiedzieliśmy się z mediów, nie komentujemy jej publicznie, a jeśli będzie taka potrzeba, wszelkich informacji udzielimy uprawnionym organom. Czyli nie wiedzą, o co chodzi. Nie wiem, nie słyszałem. Zarzut polega na tym, że Anna Lewandowska rozmawiała z tym typem, z tym Zbigniewem D bodajże, na jakiś konkretny temat, w konkretnej sprawie i to jest ten jakby clue, tak, tego co ustalił Onet. Tak. A rzeczniczka mówi, że on skończył szkołę w 2020 roku. To nie jest odpowiedź jakby na to, na ten zarzut. No tak. Trochę to jest dookoła tego wszystkiego. Jaka jest pogoda? 12. 12.
Sprawa jest głównie komentowana w mediach społecznościowych. Media oficjalne, jakby mainstreamowe, bardzo oszczędnie podchodzą do sprawy. No i to jest takie ciekawe, dlaczego oszczędnie. No ale tutaj może jest komentarz właśnie, który to wyjaśnia. I Paulina Kozłowska napisała na Twitterku. To jest gruba afera z wieloma dużymi nazwiskami, bez publicznych, kategorycznych zaprzeczeń wymienianych w tekście osób. Bo słowa reprezentantów Lewandowskich nie są zbyt stanowcze. Czemu ta aferka nie gryzie? Czemu jest o niej relatywnie cicho? I tutaj użytkowniczka... To banalnie proste. Jeśli w danej aferze pojawia się nazwisko Lewandowskich, to większość redakcji boi się pisać o tym ostrzej, bo w mgnieniu oka pojawi się pismo przedprocesowe. I słuchajcie, jest to prawda. Wiem to ze źródeł nieoficjalnych z różnych redakcji, że jakby taka jest rzeczywistość. Ale też wy to też wiecie, bo pamiętacie, jak Maja Staśko w sposób kulturalny skomentowała i wyjaśniła zachowanie Anny Lewandowskiej, a tej wysłała pismo przedprocesowe i żądała jakichś wielkich pieniędzy od aktywistki. Bo. Takie są fakty. Jestem ciekaw, czy my doczekamy się pisma od drużyny Lewandowskiej. Jeśli tak, to na pewno się pochwalimy i na pewno o tym porozmawiamy. Mi się jeszcze bardzo podoba tutaj komentarz Grażynki Kowalskiej. Mi się wydaje, że ta osoba nie istnieje. Ją followuję na Twitterze i że ktoś po prostu przyjął pozę starszej pani internautki. Okej, super. W większości bardzo lubię jej tweety, bo są dosyć zabawne. Teraz pan Lewandowski ma dwie rzeczy w domu, które gówno znaczą. Dyplom magistra i medal od Andrzeja Duda. To prawda, pamiętamy, że przyjął. Bardzo tutaj się chwalił. No, duma. Duma. Duma, dupa. Pytanie jest teraz, czy lewy po prostu... Jest lewy. No właśnie. To nie my zadaliśmy to pytanie, my tylko próbujemy znaleźć odpowiedź. Ale rzeczniczka Roberta nam nie pomaga. To kto pomoże? Może ten Hujawei. Ten słynny. Tak. Tak, bo Robert tam jest z nim w komitecie. Hilet. Hilet, jakiś ten... Jakiś te, trzeba te firmy zapytać wszystkich. Bean. Nie wiem, już tam Beusz się pokupiłem. Dużo tego było w każdym razie. Jakby nie będziemy przesądzać tutaj winy, bo jakby nie jest to jakby sprawa rozwiązana. To są na razie, wiecie, podejrzenia i jakieś medialne tutaj wycieki. Ale chodzi mi o to, że mam wrażenie, że Polska jest cały czas w tym trybie, że każdy musi mieć wykształcenie wyższe i że jakby to jest podstawa życia i funkcjonowania. A ja na przykład, jak wiecie, nie jestem jakimś wielkim fanem Roberta Lewandowskiego, ale uważam, że no, zawodowy piłkarz nie musi mieć wyższego wykształcenia robionego na siłę, jeśli nie ma takich ambicji, tylko po to, że trzeba mieć wyższe wykształcenie, bo tak wypada i dobrze się tym pochwalić. No właśnie o to chodzi, no bo przecież wiadomo, że nie będzie tego potrzebował do pracy, tak. Ale gdy ktoś powie, a tylko kopi piłkę, to on wtedy powie, a ja jestem proszę magistrem. Tak, i to jest właśnie takie, wiecie, taka spirala, w której dużo osób funkcjonuje, więc chciałbym tylko zaapelować, że jeśli macie jakąś wymarzoną pracę, albo po prostu czujecie się dobrze w czymś, co nie wymaga wyższego wykształcenia i nie macie też takich ambicji, no to może po prostu sobie odpuścić, bo jakby nie wszyscy muszą być profesorami, tak mi się wydaje. Przenosimy się do twojego imperium. Do mojego imperium. Tak, do twojego imperium. A tam, ojej, kwestionariusz osobowy. Bardzo lubię kwestionariusz osobowy i muszę oczywiście... Powiedzieć, na czym polega kwestionariusz osobowy. Tak, zasady. Dobra, słuchajcie. Więc mamy jakąś osobę, jakąś znaną osobę, która kończy zdanie, które zaczyna prawdopodobnie kwadrat. Prawdopodobnie. I dzisiejszą gwiazdą jest fenomenalna Joanna Kurowska. Joanna Kurowska jest super. Jest super. To jest skarbnik. I ona jest super od zawsze. Od zawsze. Prawda? Nie, tak. A nawet jest coraz bardziej super. Tak, też mam takie wrażenie. Dobra, dowiedzmy się o niej czegoś więcej. Jako dziecko chciałam, trzy kropki, zjeść tyle lodów, ile byłabym w stanie, żeby nie pęknąć. Robię to cały czas. Nie umiem obejść się bez, trzy kropki, lodów. Zawsze mam na nie ochotę. Jaka lodziara. Ale straszna lodziara jesteś, kurde, Jaśka. Ale ja mam podobnie. Mój sprawdzony sposób na handrę to, trzy kropki, lody. Oczywiście. Jezu. To się dzieje, kochani, to się dzieje. Mam bzika na punkcie, trzy kropki. Lodów. Pięknego przeżywania życia. Viva la vida. Viva la... Co tam było? Viva la vida. Viva la noche. Viva What la the fuck? Fiesta. Viva la fiesta. Moje motto i drogowskaz to... Trzy kropki. Lody. Żyj pięknie każdego dnia, bo każdy dzień jest cudem. A ja myślałem, że lody na patyku. Dziś wiem, życie cudem jest. Co chcę, mogę z niego
Stresuje mnie, trzy kropki, załatwianie spraw urzęda. I know that girl, baby girl. Nic mi nie mów, to jest najgorsza rzecz, która się zawsze denerwuję się, gdy w urzędzie muszę stać w długiej kolejce interesantów. Jakby, I know, why? To jest straszne. Brzydzę się głupotą. Boję się, niczego się nie boję. Zazdroszczę? Nie zazdroszczę. A gdy mówią o mnie gwiazda, zadziwię państwa, jest mi wtedy bardzo miło. Ja uważam, same. I ja uważam, że Jana Kurska jest super. Chciałbym z nią kiedyś pójść na obiad. Ja bym chciał w ogóle, żebyśmy założyli taki gang. Z Janą Kurowską, Majką Jeżowską, tak. Te wszystkie dziewczyny nasze. Tak. I po prostu pójść z nimi na jakąś... Girls Squad. Tak, na, taka noc dziewczyn, nie? Jakieś pogaduchy, wiesz, i te sprawy. Ale wiesz, że to by się skończyło jakimś tym, Kazbawa. Tak, totalnie, to by była prawdziwa Kazbawa. Pamiętacie ten piękny film? O Boże. O poranku walkać! Tu je wolno chodzić spać. Cały tydzień czekałem, żeby porozmawiać z wami na ten temat. To prawda. Naprawdę. Dżusia. Dżusia Steczkusia, nasza kochana, wspaniała. Mm. No i była sesja z chlebem. Była sesja z chlebem. Tak było. Był jeszcze bonusik, do którego zaraz przyjdziemy i go omówimy. Była sesja z chlebem. Przejdźmy przez te zdjęcia. Zapraszam pana. Tak, słuchaj. Tak. Tutaj jest piękny chleb. Piękny, dobrze wypieczony chleb. Tak. I jest takie szczęście. Oho, Boże, jak się cieszy ten chleb. Ale zaczekła, nie musi pachnąć. Dziusia, aż po prostu tam, wiesz. Tutaj jest... Coś się dzieje między tymi nogami. To jest trochę jak scena, jak Uwierz w ducha. Tylko, że zamiast robić jakiś garnek, to chleb. Tutaj jest wielka, wielka muszla. Boże, jaka... Dziusia, jaką masz wielką muszlę. Wow. A co ona tam robi? Ona patrzy się na szklanki. Albo może, wiesz co, może jej się lampka skończyła, wyczerpało się światełko i musiała naprawić. To i tak naprawiła. Tak, no bo to jest zdolna artystka. Tutaj idzie i ręka jej się rozmazała jak w ringu. Ale już wyłączyła światło. No ja już zrobiłam swoją robotę. Tak. Dwie ma pasty. Do zębów takie duże? Strasznie duże. Musi mieć bardzo duże zęby. O, tutaj dalej sprawdza coś z tym światełkiem. O co chodzi z tym światłem, no? Może ona jest jak ćma. O mój Boże, czy ona ma takie szafki, że jak otwierasz drzwiczki w szafce, to tam jest tak, światło? Tak, tak. Tak, tak mają bogaci ludzie. Tak. Nie wiedziałeś o tym? Są takie rzeczy. Jak otwierasz, my tak mamy z lodówką, że jak się otwiera, to się zapala światełko w środku. Oni tak mają z szafkami. Ale co? I tak jeżeli wchodzisz do kuchni, to musisz zapalić światło, bo bez światła w kuchni nie dojdziesz do tej szafki, bo się zabijesz. Więc i tak już masz światło i jak otworzysz tę szafkę, to to światło ci oświetla też, co jest w szafce. Nie? Nie jest tak? No tak, ale ona może... No, znaczy, ja nie mówię, chcecie w swoich kuchniach, ale tak się zastanawiam. I to wszystko, co się wydarzyło, było reklamą, oczywiście nieoznaczoną, jakiejś tam firmy, która się zajmuje urządzeniem kuchni. No i jakby to było jedno, okej, okay, jakaś sesja z chlebem, garnkiem i światełkiem, jakby, no dobra. To trochę niezręczne, trochę cringe, ale okej. Tak, no, ale wtedy zjeżdżałem na jej stories. A na jej stories musimy to omówić na żywo. Dzisiaj gopię teraz. Właśnie wyrabiam ciasto. I zaraz będę wam mówić krok po kroku. Ona tak siedzi jak wyrabia ciasto, dobrze? I taka jest wymalowana. I ta suchienka. Te pazury w tym chlebie. Łaska łyżka miodu i trochę mąki. Wsypujecie to do jednego garnka. Mieszacie i zostawiacie na jakieś 20 minut po to, żeby mąka z drożdżami się połączyła, zrobiła taki purchle wody. Purchle wody. Potem po jakichś 15 minutach, jak to podrośnie, dorzucacie resztę mąki. A mąki potrzebujecie około 60 deko na jeden chleb. Wtedy właśnie wyrabiacie to ciasto. O, tak jak ja wyrabiam teraz. Tak samo, trzeba rozkroku. Napowietrzać. Bo musi ogrzewać, łódka muszą ogrzewać. Wrzucam to do ciasta i wyrabiam znowu. Tak jak mówię, to ciasto napowietrzając wyrabiam około 15 minut, mając bardzo cudowne, przyjemne myśli. Nie rzucając do tego chleba złej energii i swoich problemów. Nie wolno ciasto. Ciasto nie lubi problemów. Śpiewam coś, co lubię. Śpiewam do ciasta. No to 10-15 minut jest dla mnie. Ona śpiewa do ciasta. Dla rodziny, dziewczyna. Wszystkich. Chleba! Ciasto zostawiamy na jakieś 15-20 minut, aż nam urośnie. Tak, creepy. Ja je stawiam zawsze w mojej głowie z ziołami. Głowa z ziołami, latem. Zioła sama hoduję. Na jednym posypałam zioło z ogrodu, tak jak wam mówiłam. Na drugim nic, bo drugi zabieram na sesję zdjęciową, a nie wszyscy lubią
Tak, aromatyczne zioła. Co bym wzięła? Ale co to za zioła? A ja wam jeszcze pokażę chleb. Jak już będzie upieczony. Rozmaryn. Kochani, i jest chlebek. Jeden, drugi. Proszę, zobaczcie, jakie piękne. Tam się... Wszyscy w tych klaszach mieszkają. Pokażę, wyjmujemy. Tak. Stoł. Kochani, zobaczcie. Piękny. No pięknie kupia. Pachnący. Maca, cały chleb maca. Cały chleb z maca. Pierzcie sami, dajcie znać, jak wam się udało. Smacznego. Ale ona jest dumna z tej głowy, wzięła mi. Wszędzie jest, przekręcają tylko. Nie no, super na wygląda, no nie powiem, jeszcze że nie, dalej. Zjadłem go. W sklepie wrzucamy tutaj kaszę. Kupiłem fragment po wrzuceniu do ciasta kaszy, sorry. Do tego dorzucamy oczywiście słonecznik. Mam też drama. Ale słonecznik. Tyle, ile kto lubi. Lusia. Mogą być też oczywiście inne atrakcje, jeśli ktoś lubi. Można zrobić chleb na słodko, z rozmiarkami. Ze śliwkami suszonymi. Dobra, słuchajcie, jakby chleb jest super, ale chcę wam powiedzieć, że już jest znana z robienia chlebów. I ona robi chleby od wielu, wielu lat. Czyli to jest reklama, ale jednocześnie to jest jakaś w tym prawda. Tak, tak, tak. I jak ja jeszcze pracowałem w Fakcie, no to my mieliśmy różne tam przygody z Jusią. To był okres, gdy ona parkowała w miejscach niedozwolonych i to szło w gazecie, albo i traciła prawo jazdy, jakieś takie, wiecie, akcje, miała wtedy przygody drogowe. Życie. No i więc tam było różnie z Jusią. I była taka sytuacja, że Jusia przyszła do redakcji i przyniosła chleb na zgodę. I przyniosła chleb na zgodę i no, było konsumowanie chleba. Nie baliście się, że zatruty? Baliśmy się. Naprawdę się baliśmy. Ale no... Nie był. Nie był zatruty. Ciężko powiedzieć. Patrz, co się ze mną wydarzyło. Jusia, coś ty zrobiła. Niniejszym tytuł This Bitch tego odcinka. Po trudnych naradach. Tak, naprawdę trudnych. Ląduje w dłoniach polskich wioślarek, czyli Agnieszki Kobus-Zawojskiej, Marty Wieliczko, Marii Sajdak oraz Katarzyny Zilman. Brawo dziewczyny, brawo Sajdak. Klap, 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 klap. Sajajajajajaj. To była prasówka. Teraz końcówka. I czesna życzanka. Panu komentatorowi życzymy, żeby mu włos z głowy nie spadł, bo dodał tutaj trochę życia, kolorytu i nam się podobało. Tak. Naprawdę nam się podobało. Wioślarkom życzymy dalszych sukcesów i mało Zofii Klepackiej w życiu. I Andrzeja Dupy też. Janie Przytakiewicz życzymy, żeby... No dalej rozwijała swoje imperium i swój dom i w ogóle... Dom, żeby rozwijała? Ja nie wiem, no... Posłała go do szkoły? Teraz już pokazała tam wszystkie pomieszczenia właściwie, włącznie z klozetem, więc jak miałaby teraz zaprosić gazetę, to co? To musi nowy kupić. Musi nowy. Musi nowy dom wybudować. To już teraz do zburzenia. Lewemu życzymy, no, żeby... Żeby sprawa się wyjaśniła po prostu. Żeby sprawa się wyjaśniła w ten czy inny sposób, żeby sprawiedliwa oliwa na wierzch zawsze wypływa. Na pewno to tak nie było, ale wiadomo co chodzi. Janie Kurowskiej życzymy, żeby była dalej taka zawsze super. Zawsze taka super, no. Tak. I dużo dobrych ludzików. Ja też dzisiaj zjem. Robiła mi smaka. A Jusi? Pysznego chlebka. Chlebusia, chrupiącego, żeby chrupał. Chrup. Żeby jak tam i tak dobrego tego ugniatania między żeby nogami. Żeby dobra energia była zawsze między nogami. A ta zła energia to żeby była gdzieś indziej. Daleko gdzieś. Żeby tak i gdzieś coś. Dziękujemy wam bardzo za ten odcinek. Zostawiajcie kciuki w górę, suby, jeśli jeszcze nie macie, ale sprawdźcie, czy macie. Przenosimy się do prasóweczki po prasóweczce dla wspierających. Co tam a mamy? Tam, prócz horoskopu oczywiście. Prócz horoskopu mamy na przykład o kotkach, taki materiał zagraniczny. O Boże. Oraz mamy... Uwaga. Męża Maryli, który mówi jak jest. I mówi prawdę o Maryli. Znaczy jego prawdę oczywiście o Maryli. Więc jest to jest taki, jak to się nazywa? Epilog? Epilog to jest przed czy po? Epilog to jest po. No, czyli to jest epilog. No nie wiadomo. Jeszcze nie była postawiona kropka na D. No dobra, ale zobaczymy, bo nie wiadomo tak naprawdę co z tym wiecie. Także dziękujemy was, zapraszamy do wspierania i życzymy miłego tygodnia. Pa! A.